Witam wszystkich ponownie, tutaj Radek i mam dla was złą wiadomość. Wczoraj bodajże nagrywałem odcinek ROM Total War i nagrałem cały bez dźwięku, bez mojego komentarzu i w ogóle bez dźwięku i... Otóż mimo że nie działo się tam zbyt za wiele, to wam teraz opowiem, co tak pokrótce się działo. Tutaj do mnie Galowie mnie zaatakowali, tą armię, i zdołałem ich pokonać. I teraz właśnie będziemy starali się dojść do środka galijskiej stolicy. Następnie tutaj Hiszpania mnie zaatakowała. Oblega moje miasto. Tutaj była wielka bitwa. Armia galijska na pełną armię... Armia galijska z pełną armią brytyjską właśnie na moją. I ich rozwaliłem. I to było piękne. To było heroiczne zwycięstwo. No i cóż, no i kontynuujemy grę. Mam nadzieję, że teraz mi się dźwięk nagra. Sprawdzałem i powinien. A dźwięk mi się wcześniej nie nagrał, pewnie dlatego, że przez przypadek odciąłem mikrofon praktycznie przy końcu nagrywania i to był kiepski pomysł, ale musiałem to zrobić, bo mi telefon zadzwonił. Nie miałem wyboru. Okej, może teraz zajmijmy się tutaj bardziej. Złączmy armię, tak żeby było ich więcej. Tak będzie lepiej. Nie będą tacy tchórzliwi. I zrobimy dwóch tych od wszelkiego wypadku. I dwa tarany. Mam nadzieję, że tu nie będzie już jakichś niespodzianek, jakie były. I tak, teraz powinniśmy zaatakować Hiszpanów od tyłu. Ale zrobimy to na samym końcu tury. Tutaj zbudujmy strażnicę. Okej. I tak, tą armią... Czy... Może zaczniemy oblegać teraz. O, tutaj macie nawet... no, zaznacz mi to. O. Jest. Miejsce słynnej bitwy. I to była naprawdę piękna bitwa. Szkoda, że nie nagrało mi się to dźwiękiem. Ale cóż. Okej, tutaj... Zostawiamy tak, jak jest. Aha, jeszcze zdecydowałem zrobić następną armię. Więc tutaj rekrutuję ludzi. I teraz ciekawy jestem, ile ja wydaję praktycznie... Ile wydaję praktycznie na armię. Mam nadzieję, że niezbyt dużo. Finansem. O, mniej. Ponad 10 tysięcy. Wcześniej to było 12 tysięcy, o ile się nie mylę. Okej. No to może zaatakujemy ich od tyłu. Wszelakiego wypadku zapiszę grę. Chociaż nie ma tu jakichś moich głupich zapisów. Nie ma. Okej, zapiszmy grę. No okej, no to atakujemy. Zezwól komputerowi na przyjęcie kontroli nad armią. Nie. Sami sobie będziemy mu dowodzić. Polibiusz to nie wygrał z... to on w II wojnie punickiej nie zdobył Kartonowa przypadkiem, czy Publiusz, ktoś taki, tutaj są tak podobne nazwiska. Nie nazwiska, tylko imiona. I wy tu w krańcach. Oczywiście się źle ustawiłem. Send them to fight! Dishearten the enemy! Jak Klasicianus? Wow. Okej.
I oni się jakoś przemieszczają. Aha, ustawiałem się. Weźmiemy ich z dwóch stron. Tak będzie najlepiej. I nasz armię coś tutaj. Okej, dopiero wchodzi. Ci nie wejdą. Okej, i wy. Schowali się, spryciarze, spryciuchy. Ustawiacie się tutaj. Może podążajmy już do przodu tą armią, bo nasze posiłki są bliżej trochę niż, niż nasza tutaj armia. Czyli trochę czas. Okej, co oni robią? Chyba się jeszcze raz jakoś ustawiają. O, już myślałem, że to są jakieś łucznicy. Okej, ustawili się w jakimś... Nie wiem, czy dobrym szyku, ale się ściśnili. Zobaczmy, co tam na drugim końcu mapki słychać. Ustawiają. I do przodu maszerujcie. Okej, może mi się uda tak zrobić, żeby im morale padły. Okej, chyba mi postanowili zaatakować. Tak czy nie? Chyba tak. Dlatego pośpieszmy też naszą armię. Tą. Okej, przebiegnijcie się tutaj. Stop. Stój. Najlepiej się wycofaj. I... żołnierze też stop. I zobaczmy, co my zamiast zrobić. Okej, jednak zaatakują. Okej, tą armię. Niech oni już sobie idą, bo tutaj widzę, że on zawrócił trochę sił. Okej. Aj, znowu mi się myli. Okej, i zdajmy kontynuację. Okej, spróbujmy ich zajechać od tyłu. I wy tutaj gdzieś wybiegacie, ale zostańcie w szyku. Wy nie, wy wybiegacie tutaj. Ale wy... Właśnie wy tutaj do szyku wróćcie. Okej, tutaj coś... oni będą chcieli pewnie naszych okrążyć albo coś. Spróbujmy ich zaatakować. Okej, może im się uda nam się ich
przestraszyć naszą kawalerią. Nie była jakaś ekscytująca walka. Ale oczywiście wyróżniemy wszystkich. Kurczę, o czym miałem rozmawiać jak w tej bitwie? Okej. 44 straciłem tylko. No, ma Harbal, czyli brat Hannibala. Potrafi zwyciężać Hannibalu, nie potrafisz ze zwycięstwa korzystać. Okej, armia hiszpańska zostaje pokonana. Armia. To nie można nazwać armią, ale coś tam zostaje pokonane. Tak, na razie zostawimy armię w tym mieście. Okej, jak to zrobić? Fajnie. Czy zostań? Ty właś? I on już nie wejdzie? O lol. Może zostać zaatakowany przez tego, tak? Może. Może ty jeszcze wejdź? Nie. Najwyżej oni zginą. Śmiercią tragiczną. Przez cechy. Dowodzenie plus 2. Jeszcze ich nie możemy zaatakować. Tutaj Brytowie też zaczynają się zbroić. Okej, ja widzę, że sytuacja została opanowana. Mój dyplomata gdzieś tutaj powinien być. I jest sir, oczywiście tutaj. No i to chyba będzie koniec tury. Okej, czy coś mnie zaskoczy? Chyba nie. Okej. Gdzieś tutaj moja armia regeneratów jest, tych 8 żołnierzy. Okej, 8 żołnierzy zostało sprzedanych. Okej. I tak, oblegajmy to miasto. Imperator! Engage the enemy! Szybko je zdobądźmy. Galia mi już tyle problemów przyniosła, że chcę ją zetrzeć z powierzchni map. Fajnie by było. Mam nadzieję, że nie mamy jeszcze jakichś pełnych armii schowanych po lasach. Okej, ja dokończę swoją herbatę. No nie, jeszcze jest połowa, więc... Zostanie jeszcze. Rozpocznę wstawianie. Ta armia idzie pod bramę. Armia, ta jednostka idzie pod bramę. Reszta ustawia się za nią. Kawaleria. Start. To jest wieża? Tak. Okej, no i przyspieszmy czas. Próbujemy zrobić jakoś szybko to oblężenie.
Okej, to jakoś tak... Our soldiers have reached the gates with a battering ram. Inaczej ustawimy. Mam nadzieję, że nie słychać tego psa, co szczeka cały czas. Nie wiem, przez okno było otwarte. Our soldiers have done their work well. The battering ram has broken through the gate. Chyba go będzie słychać, bo strasznie się drze. Our soldiers have captured the walls. Bramę. Now is the time to press on and capture this place. Zostawmy naszych ludzi tutaj. Okej. Okay. Co on tam ma? Czy tylko kawalerię? No, wygląda na to, że tylko. Wygląda na to, że tylko. To miałem powiedzieć. Okej, niech wszyscy spokojnie dojdą. Okej, mgła wojny. I wszyscy... Król. Okej, zabijmy króla. Okej, straciliśmy 33 ludzi. Zasadzka, gdy wykryta i szybko otoczona, odpłaci zamierzoną intrygę nawiązką. To jest prawda, już mi się raz tak w mediwalu zdarzyło, a nie zdarzyło. Tak, co z nimi zrobimy? Wybijemy ludność. A dlaczego? Dlatego, że miałem czerwoną minkę. Więc wolę, żeby wybić ludność. A teraz, żeby nas pokochali, zbudujemy im kanalizację. Rolnictwo gromadne. Okej, nasze wpływy się widać poszerzają. O, tutaj Brytowie weszli na nasze ziemię. Wycofajmy naszą armię pod miasto. Zrekrutujmy sobie właśnie tych. On dojdzie do miasta? Nie. Weźmy armię z miasta. Okej, może tych zostawmy. Okej, i tą armią spróbujemy się zmierzyć z tą. Tutaj chyba już nie zdążymy w tym odcinku oblegać. 2 minuty nie zdążymy, więc zostawimy to. I popatrzmy sobie tutaj właśnie w centrum, mi się buntują. Zmniejszymy podatki. No i może rozbudujmy się jeszcze, coś tutaj pobudujmy. Zbudujmy... może koszary. Tutaj zbudujemy... łaźnię. Tutaj w końcu drewnianą palisadę. Drogi tutaj. Okej, możemy zbudować później to. Okej, tutaj co budujemy? Aha, koszary. To może zbudujemy drewniany mur, gdyż tutaj mogą nam łatwo Germanowie wpaść. Lepiej będzie ten drewniany mur zbudować. Okej. Myślę, że to będzie tyle na tyle w tym odcinku. A jeszcze moglibyśmy jemu dać... pokonać go. Ale to zrobimy w następnym odcinku. Jeszcze zapiszę. Tak. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Cześć, na razie. Trzymajcie się.